Masz wszystko, co trzeba? Tak. Tyle wystarczy. Dzięki. T-Bag, mamy to. Rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. To przenośny edytor. Obsłuży też inne braindance'y. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak dobry jak mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. Potrzebowaliśmy tego nagrania, Judy. Znacznie ułatwi nam robotę. Serio? To nagranie zaprowadzi nas do grobu. Jeśli Arasaka dowie się, że to macie, jesteście martwi. Ja jestem martwa. Judy, odpuść. Nikt się o niczym nie dowie. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. Przejdźmy się.
No, co myślisz? Informacje o Yorinobu, o chipie, Braindance z Konpeki. Perfekta, która zdarza cień. Kamna. No co ty? Chcesz zrezygnować? Po prostu powiedz mi, że naprawdę masz wszystko pod kontrolą. Że nie pakujesz mnie w gówno, z którego już się nie wygrzebię. Vi, nie mam żadnego powodu, żeby cię oszukiwać. Siedzimy w tym oboje. Uwierz mi, wszystko jest pod kontrolą. Nie boisz się, że już po skoku Arasaka prześwietli wszystkich, którzy mieli styczność z Yorin... Z nazwiska Lewy... Najpierw... ...parej myszce jak ja. Okej, okay. Co teraz? Vi. Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Jeśli się zgodzę, to będzie mieć poważne konsekwencje. Wiem. Dlatego niezależnie od twojej decyzji, to musi zostać między nami. Proponuję 50%. Z taką kasą zrobisz, co będziesz chciał. I będę spalony. Dex nie wybaczy takiego przekrętu. Dex nie jest jedynym fikserem w Night City. Za to moja propozycja jest jednorazowa. Okej. Powodzenia. Muszę. Do zobaczenia, Vi. Czas uciekł. Pan Vi, masz dla mnie wieści? Warto było przejrzeć to nagranie z Konpeki. Tibak już do mnie dzwoniła, analizuje materiał. Wszystko już załatwione, jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. No nie. Zgarnięcie biochip. Nie. Szczegóły omówimy w Afterlife. Oj, to nie ze mną, tak. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie Vi. Wiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Domyśl się. Znowu nawija o przejściach z bankiem. Ja próbuję sobie załatwić zastępstwo, bo małą z przedszkola trzeba odebrać. A tu nagle wpada koleś, taki na ostrym haju. No i mówi, że chce zabawić się na ostrym. Wiesz, że nie wolno, a zapłacić się tu. Wiesz, co ci nam pokazuje. Hej. Udane spotkanie? Bardzo. Co można tu dostać fajnego?
Dawaj, kolego. Ewelin często tu bywa? Nie powiedziała ci? No, nie wyszło w rozmowie. Wpada tu czasem. Do Judy? Może. Przyjaźnią się? Wiesz, fajnie się gada, ale już wystarczy. Dobra. Dzięki za rozmowę. Ta nazwa klubu, Lizzie's, to od imienia właścicielki? Wciąż tu pracuje? Od dawna nie. To zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawiłeś mnie. Lizzie prowadziła tu kiedyś zwykły klub ze striptease. Lizzie's Bar. Dziewczyny miały niezłe stawki, ubezpieczenie, jako taką ochronę. To było dobre miejsce. Lubię takie historie. Złoty wiek, potem upadek, potem wspominki przy alkoholu. Epickie historie najlepiej wchodzą z butelką czegoś mocniejszego. Co w takim razie poszło źle? Tiger Claws odstrzelili Lizzie. Ktoś zgadnął z dziewczą i większą niż w pewnym sensie. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Na szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. Zostawiły szyld z szacunku dla szefowej. I tak interes kręci się jakoś do dzisiaj. No? Co można tu dostać fajnego? Dzięki. Będę się zbierać. Taką delikatną masz tę buźkę. Wchodzisz, nie wchodzisz? Tengo planes para esta noche. Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Czekałem na ciebie. Wyglądasz na spiętego. Coś się stało? Tylko moja matka potrafi sprawić, że poce się gadając przez telefon.
Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Jesteśmy tu tylko dzięki Dexowi. Jeszcze nie gramy w tej samej lidze, co oni. Gramy, tylko oni jeszcze o tym nie wiedzą. To co, jedziemy? Chodźmy. Wierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Błagam cię, Jackie. No co? Przecież to ja ci o tym mówiłem. Serio? Nie pamiętam. A wy to niby kto? Jestem V, a to Jackie Wells. I to ma mi coś mówić? Niebawem będzie. My do Dexa. Yo, Dex. Jest tu takich dwóch, mówią, że do ciebie. A? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie do mnie. Tak zrobimy, amigo. O tak. Wszystko tam było. Serce Night City. Jaki świat nie widział. Słyszysz? Piękna sprawa. Jak tętno. Wyobrażasz sobie. Hej. Siadaj, zaraz was obsłużę. Może nawet Morgan Blackhand. Siadali na tych samych... No, teraz nasza kolej. A widzisz tamtą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie Dex jest najlepszy? Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was? Ty wybieraj. Tequila Old Fashioned. Z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Ile lat ma Afterlife? Z 50? Więcej. Nie pamiętam dokładnie ile. To chyba najstarszy lokal w mieście. Z tych szanowanych, najstarszy. Piękna tradycja. Na zdrowie. Nasze. Wysokie wpisowe. Wszyscy umrzemy. Ale nie każdy zostanie zapamiętany. W każdym razie ja jestem Jackie Wells. I przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Setka wodzierowe i na... Słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Dexa. Po prostu robimy interesy. Dexter czeka. On nie lubi czekać. Skąd o tym wiesz? To część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Z plotek na twój temat. Dexter często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie 2 lata go nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był, troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. Powodzenia. Dzięki. Tędy.
Nie nadal. Gwizda z domu dała na mnie kompletne... Przepuścisz mnie? Co z tego, że wiem, jak ma jest, kiedy nie zawsze wiem, ich tam kurwa jest... od razu zamówić z niemi. Będzie dobrze. Szam zawsze przynosi nam szczęście. Co nie, Szam? No, uważaj, bo ci odpowiem. Skup się lepiej na robocie. Duży jesteś. Żeby się nie okazało, że chamy jak śliwka w kupie. Ja też, boks. A ty co, jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu? Tja. Myślisz, że dałbyś mi radę? Mhm. Co za gość? Tutaj. Tutaj. Tak, Excelsio. Gotówka, no jak zwykle. Ja muszę kończyć. Jest i pan V. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. Halo. No dobrze. Zapraszam. Posadź tyłeczek. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Ta. Nabiliśmy punkty u tego u góry. Fajna loża. Dziękoszczelna? Jackie... Pan Wells ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Śmiało. Nieźle. Tak bardzo mnie polubiła, że zaproponowała mi nowy układ. Nowy układ? Mhm. Taki, w którym dzielimy się z nią kasą pół na pół, bo przecież nie potrzebujemy fiksera. Co? Bez fiksera. To mi się podoba. Klienci nigdy się nie nauczą. Dobrze, że mówisz mi o tym wprost. To, panie V, to może być początek długiej i owocnej współpracy. Panie V. Nawet nie wyglądasz na wkurzonego. Zbyt długo żyję w Night City, żeby się w każdym razie coś próbuje. Nie jest pierwszy, będzie ostatni. Słowa uznania to mało, a oferta Evelyn to dużo. Święta prawda, V dobrze gada. Wiem. Jeszcze do tego wrócimy. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. Śmiało. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Delamain zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą T-Bag hakujecie systemy hotelu. Z pomocą T-Bag oraz Flatheada.
Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi. I najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć T-Bag na słuchawce. A teraz pytania. Śmiało. Pomówmy o wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Harry Conwell. A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki Hajimetaki. Jeszcze coś? Jak wejdziemy do penthouse'u? Yorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, T-Bag to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie netrunnera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? Delamain nas zawozi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Współpracuję tylko z najlepszymi. A Delamain nigdy nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Delamain przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiezie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Do Notel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie można przemyśleć, co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze coś? Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Teraz. Świeżakom daję 30%, ale w waszym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniecie 40. Bonus za twoją uczciwość, Vi. Na ramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Bug. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Delamain czeka przed Afterlife. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Jedziemy. Nie ma na co czekać. No i zajebiście.